Co, jeżeli faktycznie przyjdzie duża wichura, czy tą żaluzję trzeba wyposażyć w czujnik wiatru, czy nie trzeba? Czy jeżeli na przykład będzie duża wichura, żaluzja będzie opuszczona, nie mamy czujnika wiatru i ją połamie, to nie będziemy mieli gwarancji na to, czy to się zdarza, czy się nie zdarza? W zagranicznych krajach typu Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Czechy, tam jest żaluzja fasadowa. Tak. Ona dominuje ten rynek już. Rolety odchodzą tak naprawdę no, do tyłu. Do Polski dopiero to przychodzi ten etap. Tak naprawdę my jesteśmy dopiero na początku. Czy dzisiaj można w ogóle kupić żaluzje fasadowe sterowane ręcznie? A jak tak, to czy to ktoś to w ogóle kupuje? Mamy to w ofercie oczywiście, na zasadzie korby, kardany. No właśnie, i teraz drugie pytanie właśnie, czy ktoś to w ogóle kupuje? Powiem ci teraz tak. No teraz najnowszym hitem tak naprawdę, którym pokazaliśmy na Stuttgarcie tydzień temu, przedstawiliśmy i w ogóle to jest tak naprawdę produkt od kwietnia, tak? Popularny, jakby już zaczęliśmy promocję w tej kwestii. Jest to żaluzja narożna Corner. Żaluzje fasadowe. Antywołaniowe? Dobrze mówię? Czy mówimy o pewnej funkcji? Pewnej funkcji, tak? To jest żaluzja, która się nazywa tytan. Okej. Okay. To jest jakby alternatywa dla roletu żaluzji. Okej, okay. Ona posiada jakąś klasę? Tak, 6. klasę wiatrową mam. Okay. Dzień dobry Wam wszystkim. Jak już wiecie, albo jeszcze nie, w dniu dzisiejszym mamy protest rolników. Rolników oczywiście pozdrawiamy, głośnego trąbienia, a Wy słuchajcie nas dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że będziemy rozmawiać o specjalistycznych rzeczach, o specjalistycznych przesłonach okiennych. Ze mną dzisiaj gość, który od wielu lat jest związany z tą branżą, już prawie blisko 20 lat w branży. Przesłon specjalistycznych na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich czy też produkcyjnych poznają od podszewki, a od ponad półtora roku, prawie dwa lata w siedzibie, tak naprawdę w firmie Izotra, Izotra Polska. Ze mną Patryk Kubuszewski. Witam Ciebie. Cześć Bartek. Cześć. Hej. To co Patryku, powiedz mi, czym jest ta Izotra może na początek, dlatego że ja poznałem Izotrę tak naprawdę przez Ciebie te dwa lata temu, jak zaczęliście coś tutaj działać, wcześniej nieznana firma w Polsce. Ogólnie to jak myśmy poznałeś, zajmuję się też marketingiem wiele lat w różnych tak. dziedzinach, no drogę jestem od półtora roku jakby w Izotrze i tak naprawdę no tutaj zacząłem jakby tworzyć tą markę na Polsce, tak, bo Izotra jest od 30 lat na rynku, bardzo znana ogólnie na rynku też europejskim, nie wiem czy pamiętasz dawne czasy jeszcze, gdzie były żaluzje wewnętrzne, takie małe, nazywały się hity, czy tam hity. Nie, nie znam tego. To jest że system żaluzji aluminiowych 25-16. To Izotra jakby od początku tworzyła maszyny, zaczynała od maszyn, produkcji maszyn. Okay. Tak, do żaluzji wewnętrznych, potem przyszła na żaluzje też zewnętrzne. Tak naprawdę oni zapoczątkowali tą wizję żaluzji zewnętrznych, tak? Czyli my produkujemy od wielu, wielu lat maszyny. Okay. Dostarczaliśmy tu przez wiele lat, ponad 25 czy tam 26 lat dostarczaliśmy maszyny do producentów w Polsce. Nie będę wymieniał firm różnych, bo na pewno każdy mniej więcej zna firmy produkujące żaluzje fasadowe w Polsce. Tak. Tak naprawdę do 5 firm dużych dostarczaliśmy maszyny, dostarczamy na dzień dzisiejszy komponenty też do produkcji. Wizja firmy była taka, że po prostu od wielu lat chcieli wejść na polski rynek bardzo mocno. No i stwierdzili, że 3 lata temu otwierają polską spółkę. W Polsce. Znaleźli magazyn, znaleźli jakby odpowiednie warunki do tego, aby otworzyć produkcję całkowitą żaluzji. No i tak naprawdę od 3 lat zaczęła się tam podbijanie tego polskiego rynku w kwestii żaluzji fasadowych. Tak? Ja jestem jakby półtorej roku i tak naprawdę od tego roku, od roku Polska już poznała Izotrę dzięki moim działaniom marketingowym, jak i też promocyjnym. Każdy zna tą firmę, wie, że w czym się wyróżniamy. No i dużo firm chce ze mną podjąć z nami współpracę, ponieważ my działamy troszeczkę inaczej, mamy inne zasady. Też jesteś wiele lat w branży. Tak. I nas jakby wyróżnia to, że nie chcemy współpracować z każdym klientem. Chcemy tworzyć swoich partnerów, Izotra partnerów, którzy będą działali na tym rynku, mieli jakby produkty, które będą się wyróżniać, tak? Tak. I dla nas to jest bardzo ważne. Nie chcemy, aby w Polsce na każdym rogu była sprzedawana Izotra.
To jest inne podejście do biznesu i w ogóle chcę mieć swoich partnerów. Tak, ty jesteś naszym jutro partnerem, tak, w Poznaniu. No wiadomo, że Poznań jest duży, gdzieś tam dwóch partnerów będzie jeszcze. I razem z nimi współpracujesz, tak, już znasz ich, poznałeś mniej więcej, działasz z nimi. I tych partnerów więcej nie będzie, tak naprawdę, tak? Maksymalnie tam w jakimś mieście może być jeden, dwóch, trzech partnerów, którzy mogą dystrybuować te żaluzje dalej. I taka jest wizja. Żeby tutaj doszczegółowić, każdy następny, który będzie chciał kupować, to musi się zgłosić do Izetra partnera. Czyli jeżeli jesteś mniejszą firmą, to zgłoś się do nas, do Oknario. Chętnie będziemy waszym Izetra partnerem. Bartek oczywiście będzie obsługiwał, jak jego firma będzie obsługiwała was, drodzy państwo. Jeżeli byście kiedyś chcieli nawiązać współpracę z Izetrą, jeżeli już powstaje w danym mieście Izetra partner, no to ten nasz partner jest do obsługi, tak? Naszego klienta, następnego. Ponieważ no, nie chcemy, żeby te produkty były wszędzie rozdane, tak? Na prawo, na lewo, aby nasi dystrybutorzy zarabiali na tym pieniążki. No tak, dokładnie. Bardzo na fajnie, to jest super podejście, ale zaciekawiło mnie właśnie to, co powiedziałeś na początku i to też bym chciał przekazać naszym widzom, to, że Izetra słynie z ciekawych, innowacyjnych rzeczy, bo ja między innymi się zainteresowałem tym, że robicie tutaj uwielbiane przez większość rynku żaluzje skośne. Oczywiście dopiero nieśmiało wchodzą na nasze salony ze względu też na cenę, która jest troszeczkę wyższa niż standardowych, ale na pewno ma to swoich miłośników. Nawet dzisiaj z samego rana zrobiłem wycenę na takie 4. Zobaczymy. Mam nadzieję, że pan Marcin zakupi od nas te żaluzje i będziemy mogli kolejne pokazywać w internecie i nie tylko. No tak, jak tutaj Bartek wspomniałeś, żaluzje skośne, jest to wyjątkowy produkt. Ja ogólnie od wielu lat zajmuję się typowymi rzeczami. W dawnych latach sprzedawałem też żaluzje, rolety zewnętrzne, skośne na rynku polskim. Jakby ten produkt w Izetrze poznałem i z miłą chęcią chciałem podjąć współpracę i walkę tak na tym rynku naszym, tak naprawdę, żeby wypromować ten produkt, bo jest innowacyjny, tak? Teraz bardzo popularny. Dobrze o tym wiemy, że dom ze stodoły to jest teraz hit, tak naprawdę. Mam dużą współpracę z architektami, z tymi deweloperami tak samo. Dzwonią, pytają się w różnych sprawach, kwestii nietypowych okien, tak? Trójkątnych i automatycznie do tego też nasze żaluzje. Mamy różne rozwiązania, tak? Mamy żaluzję skośną, która się zwija całkowicie w skrzynkę. I mamy żaluzję ukośną, która, gdzie lamele są w poziomie i one zwijają się jakby do kąta prostego okna, a ten trójkąt jest tylko obracany, tak? Jest to inne rozwiązanie, troszeczkę tańsze, więc klient ma wybór dwóch wariantów, tak? Tak, to jest akurat fajne. Poza tym, że faktycznie te trójkąty będą dzisiaj bardzo mocno oglądane i popularne, to co jeszcze, jeżeli chodzi o nowości w przesłonach, jeśli chodzi właśnie o Izetrę? No teraz najnowszym hitem, tak naprawdę, którym pokazaliśmy na Stuttgarcie tydzień temu, przedstawiliśmy i w ogóle to jest tak naprawdę produkt od kwietnia, tak? Popularny, jakby już zaczęliśmy promocję w tej kwestii. Jest to żaluzja narożna corner, czyli tak po czesku rochowa żaluzja, bardzo znana. Więc to jest żaluzja narożna, narożnikowa, gdzie ona jest połączona jakby narożnikiem ze sobą. Nie ma na środku żadnych linek. Tak, jest to jakby na jednym napędzie. Oczywiście one się, ta żaluzja podnosi razem. Nie możemy podzielić tej żaluzji na dwie połówki. Jest to na jednym napędzie oparte. Super rozwiązanie, no wymiarami na razie mam jakieś tam ograniczenia, że maksymalna szerokość tej żaluzji to jest 3 metry, jedna połówka i druga. Okay. I maksymalna wysokość to 4 metry na dzień dzisiejszy. Mamy dostępne lamele Z90 w tej opcji i C80 Flexi, czyli ta lamela, którą używamy w żaluzjach skośnych. Tak. Na dzień dzisiejszy. A co znaczy, że ona jest flexi? Czyli ona jest płaska, czyli jest delikatniejsza, nie ma zawinięć, nie jest wzmocniona bardziej, tak? Jest delikatną lameną. Okay. I ona ma jakby no, ograniczenia tak, w wymiarach, jak i w klasie wiatrowej. Rozumiem, ale dzięki temu, że jest właśnie ten tak zwany flexi, to łatwo się właśnie dopasowuje do na przykład do tego kąta trójkątnego, tak? Do trójkątnych, bo chodzi o to, że jakby skośnych. Oto na takiej zasadzie to polega, jeżeli drodzy państwo nie widzieliście tej żaluzji, zapraszamy tam do Bartka na TikToka, na YouTube'a, gdzieś na różnego kanały. Lub też do salonu. Oraz oczywiście mamy. Zapraszamy na YouTube'a Izetry. Nie ukrywam, mamy oczywiście też filmiki fajne, pokazane jak te żaluzje działają. Jest to żaluzja skośna. Mam taką zasadę, że ona musi być płaską lamelą, ponieważ jedna żaluzja porusza się po drugiej. Gdyby ona była zawinięcia miała, tak, mieć ostre kąty, mogłaby się przycinać w trakcie podnoszenia do góry. Tak, więc to jest jakby bardzo ważne. No, my jużśmy tu już testy robiliśmy i musi być akurat w tej żaluzji lamela C80 Flexi. Okej, okay, czyli C80 Flexi, plus do tego hitem tego roku 2024, żaluzja narożna na okno typu Glass Corner. Też już dzisiaj o tym rozmawialiśmy w kuluarach.
Narożnik wewnętrzny też do zrobienia? Też, narożnik jest zewnętrzny i wewnętrzny. Okej, czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli to sprzedawać, znaczy mówić o tym, bo takie narożniki też coraz częściej występują w nowoczesnej architekturze. To może teraz od początku, przejdziemy do początku, jeżeli chodzi o w ogóle żaluzje fasadowe. Dlaczego wybrać żaluzje fasadowe do domu? Och, to jest ciężkie pytanie. A może zadałeś mi ciężkie pytanie, dlaczego? Ponieważ jestem wychowany od rolet zewnętrznych. Tak, więc jakby tu są jakby dwa argumenty. I rolety są moim zdaniem dobre i żaluzje. To ale inaczej, po ciężkiej jakiejś takiej analizie mogę to ci powiedzieć troszeczkę teraz inaczej. Z perspektywy jakby mojej, tak, mojego no właśnie, jakby mieszkania. Co to byś wybrał do swojego nowego domu? Do domu? Wybrałbym żaluzję. Wszędzie? Nie wszędzie. O właśnie. Nie wszędzie. To mieszane. Dlaczego? Ponieważ kwestia też budownictwa tego domu, muszę sprawdzić, po której stronie będzie świeciło słońce, bo to jest dla mnie bardzo ważne. No tak. Klienci jak budują ten dom, tak naprawdę podejmują decyzję, kupując okna i żaluzje, jeszcze nie mieszkają, tak. Nie wiedzą jak to słońce będzie padało. Dokładnie. I to jest ten największy problem tak naprawdę. No tutaj jest bardzo ważne, żeby to, nie wiem, przeanalizować, stwierdzić, bo na później... Etapie budowy. Na etapie budowy, bo później jest potężny problem tak naprawdę, bo gdy się okaże, że mamy roletę zewnętrzną, tak, na tym oknie, a tak naprawdę tutaj bardzo świeci słońce, to gdy zamkniemy tą roletę, to dobrze wiesz, Bartek, że musimy zapalić światło. To mamy, taki miałam przypadek u siebie. Mamy na ciemnienie. Nie. Więc jest lato, przychodzi lato, jest bardzo gorąco u mnie. Tak? Ale światło w domu. A ja muszę zapalić światło. No więc to jest dla mnie, no to nie jest jakby dobre. Akurat tutaj żaluzja była idealnym rozwiązaniem. Nie dość, żeby wychłodziła pomieszczenie, tak? Tak. To druga opcja, wpadałoby promienie dzienne. I tego ja na przykład teraz potrzebuję u siebie. A mam od 16 lat rolety zewnętrzną u siebie na znanej firmie niemieckiej, nie będę wspominał jakiej. Niektórzy mogą wiedzieć o tym. Bardzo popularny profil, kiedyś był popularny, tak? Czyli można powiedzieć, że powoli u ciebie czas na remont. No powiem tak naprawdę, Bartek, że przychodziła sytuacja, że zmienił na tą żaluzję, bo ja mam taką sytuację, że to po roku, jak zauważyłeś, jest coraz bardziej ciepło. Tak. Zobacz, że z roku na rok, ja pamiętam mrozy, gdzie były po 28-30 stopni, tak? A teraz tak naprawdę, no tutaj już jest co innego, klimat się zmienia, tak? Widzimy to. Więc tak naprawdę ta żaluzja wypiera. Tak. Rolety moim zdaniem będzie wypierała. Nie wiem, czy wiesz, ale... W zagranicznych krajach typu nie wiem, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Czechy, tam jest żaluzja fasadowa. Tak. Ona dominuje ten rynek już. Rolety odchodzą tak naprawdę no, do tyłu. Do Polski dopiero to przychodzi ten etap. Tak naprawdę my jesteśmy dopiero na początku całych działań. Bo ja na przykład obsługuję rynek północny, czyli tak naprawdę powiem od autostrady A2 powyżej, gdzie u nas jakby są żaluzje, rolety, przepraszam, popularne bardzo, tak. Ale żaluzje powoli raczkują. Ale na południu Polski już tam wszędzie są prawie żaluzje. Okay. I tam jest bardzo dużo żaluzji i rolety są już wypierane przez żaluzje. I ta moda na to wszystko, ci architekci, projektanci widzą rozwiązania też w tych żaluzjach, wypierają ten trend, bo też wygląda to, ten design jest taki inny całkowicie. No tak, jeżeli chodzi o design, to masz rację. Moim zdaniem żaluzja fasadowa to jest najpiękniejsza przesłona okienna na rynku, ale jeżeli ktoś mnie spyta, co bym wybrał, czy rolety, żaluzje, to ja jednak dzisiaj odpowiem za teamem rolety, aczkolwiek to też ty już wspomniałeś. Wariant mieszany to nie jest głupia rzecz i sam go proponuję często, nawet dzisiaj. Dobrze, wiesz, jak robiliśmy zamówienie dla klienta, się przeglądałem, spojrzałem się na to. Gdzie mieliśmy częściowo rolety, częściowo żaluzje i nawet roleta z funkcją żaluzji, także można to połączyć, ale wróćmy do naszych żaluzji tutaj, o których rozmawiamy. To może powiedz mi, trzy najważniejsze plusy, twoim zdaniem, żaluzji fasadowych? Gabaryt. Okej. To przewaga tak naprawdę w dzisiejszej budowie, bo rolety nie zrobimy bardzo dużej. Tak. Roleto żaluzji też nie zrobimy bardzo dużej, a żaluzję możemy zrobić nawet do 6 metrów szerokości. No właśnie. To jest u nas jakby taki standard, że my robimy 6 i do metrów. 6 chyba. I do 6 metrów wysokości, jakby z klasą wiatrową, z gwarancją też jestem w stanie zrobić. Ale no nie ukrywam, że zdarzają się przypadki, że robimy dla niektórych klientów, więc drodzy Państwo, na przykład może być też dla Was. Zrobimy żaluzję 6,5 metra, 6,90 wysoką, tak, oczywiście, no bez gwarancji, ale podejmujemy takie wyzwania. Takich inwestycji było bardzo dużo.
działa to, funkcjonuje. Sam zrealizowałem parę obiektów z moim klientem, no minął już rok i 2 miesiące i to wszystko funkcjonuje. Klient jest mega zadowolony, no bo rozwiązaliśmy jego problem. To Cię zaskoczę, Patryku, miło. Ty byłeś na targach w Stuttgarcie, chwaliłeś Izotrę, a ja w międzyczasie podpisałem umowę na piękny dom, nawet o tym nie wiesz, pod Łodzią. Co prawda będziemy robić tam tylko żaluzje fasadowe, ale będą dwie fasady 6-metrowe. I to nie jest ten, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tylko jeszcze jeden i też w niedalekiej okolicy, ale na ten właśnie nowy mamy już umowę. Także dziękujemy Panu, ja dziękuję za zaufanie i niedługo będziemy robić pomiary i zamówienie tego, bo to będzie coś wow, dla mnie taka 6-metrowa, będzie czym się pochwalić, tak, i Izotrę też, bo to jest właśnie ta ciekawostka, czyli właśnie innowacje. Za to doceniam Izotrę bardzo i jeżeli szukacie producenta, który po prostu nie boi się wyzwań, czyli zrobić szerszą żaluzję, wyższą żaluzję, czy coś innego, to Izotra to jest świetny przykład do tego. Czyli słuchaj, wracając do naszych 3 punktów, no bo na tym byśmy musieli się skupić. Pierwszy, gabaret, czyli bardzo duże powierzchnie możemy zakrywać żaluzją. Druga rzecz? Osłona przeciwsłoneczna. Okej. To jest jakby też bardzo ważne, tak, że możemy się odsłonić, tak? Ochronić. Też ochronić przed słońcem, ale nie wiem, czy Bartek też wiesz, może tam jakby nie wiem, słyszałeś o tym, żaluzja ma też termikę ciepłą. Mamy na to badania, dokumentację, nie. Więc prześlę Ci to, pokażę, okay. Żebyś to jakby wiedział. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie tam sama blaszka, bo są też badania termowizją, gdzie też żaluzja trzyma tą termikę ciepłą. No to ciekawe, to tak, chętnie to przyjrzę się temu. Przyjrzyj się też, bo to jest takie ważne, tak, bo musieliśmy robić też badania, jak to wygląda na termowizji, więc też jakby to prześlę Ci i drodzy Państwo, udostępnimy Bartek to. Bartek pokaże na pewno na którymś tam materiale. Może nawet to się uda pokazać właśnie w tym filmie, jak tam prześlesz do tego czasu do Sebastiana, no, to chętnie pokażemy, bo też już to dzisiaj powtarzałem i powtórzę jeszcze raz. Całe życie się uczymy i ja się chętnie uczę, dowiaduję się nowości, bo dzięki temu mogę Wam przekazywać wiedzę, która dla mnie, według mnie jest szalenie istotna, jeżeli chodzi o nowoczesny rozwój budownictwa i domów jednorodzinnych, które dzisiaj nie są tymi samymi domami co 20 lat temu, a zupełnie innymi, także ja jestem szczęśliwy, że mogę dostarczyć Wam taką wartość. Czyli mamy tak, jeszcze raz, gabaryt, przeciwsłoneczna ochrona, tak. Termika, coś jeszcze? Ja bym jeszcze coś znalazł. To zaraz znajdę. O czym już mówiłeś. No to wiadomo, termika, tak, osłona przed słońcem, tak naprawdę, tak. I jeszcze jedna rzecz, design. No design to jest już taki standard, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, no bo to ale jest, to też trzeba podkreślić, bo to tak, jest duża przewaga. Bardzo, tak, duża przewaga, więc tak naprawdę no, przepięknie. Mamy też osłonę przeciwsłoneczną, tak, mamy też tą termikę, tak, mamy design i mamy duże gabaryty. Wiemy, Bartek, teraz, że sprzedaje dużo dużych okien, no tak powiedzmy, tak. Dużych przeszkleń, HS-ów. Ten rynek jest potężny teraz na dzień dzisiejszy. Ogromny. Byłeś ostatnio, pamiętam, oglądałem jakieś tam w Szwajcarii, te wielkie piękne okna, tak? No tam to, wyobraź sobie, że też tam zrobimy kiedyś żaluzję. Oby. Na takich wariantach. Tam pokazywali 6-metrowe, ale panorama będzie robiła do 9 metrów w całości. Więc, no tutaj na pewno będzie trzeba to podzielić pewnie, bo to już przekroczy. No właśnie, ale trzeba będzie w całości, co wtedy? No. To jest kolejny cel dla Izotry. Tak, to jest kolejne jakieś rozwiązanie, tak, że mamy jakieś tam swoje cele, żeby zwiększać może te parametry. Mocniejszy pancerz, tak? Może mniejszy, ale do tego jeszcze wrócimy. Słuchaj, czyli tak, mamy zamiast 3, to mamy 4 najważniejsze plusy żaluzji fasadowych, ale żeby nie było tak cukierkowo. Jakiś minus? Minus. Ja mogę powiedzieć za Ciebie, ale chyba, że Ty chcesz się powiedzieć. Znaczy powiedz, Bartek, Ty pierwszy. No właśnie, to może ja powiem, co moim zdaniem jest minusem, tak. A Ty możesz wtedy jakby odpowiedzieć dokładnie, czy faktycznie to jest minus, czy może ja się mylę. Mhm. Czyli to, co najczęściej właśnie ludzi mówią, że po pierwsze, to, że stukają na wietrze. To prawda? Że jak będzie wichura, to będzie nam tu. Zależy oczywiście, tak, bo żaluzja na przykład ZK ma gumeczki, sam o tym wiesz. Tak. Pod spodem, więc te obijanie się jest już delikatniejsze. Przy C80, tak, no to jest cała blaszka, prawda, pod zawięcie. I okay. Tam słychać to obijanie tak zwane, tak, czyli te dudnienie, tak. Czyli jeżeli szukamy akustyki, to jest też Z90, bo ona jest ten typowy blackout tak naprawdę i ma tą gumkę, że zawsze to uderzenie jest takie delikatniejsze, nie ma takiego efektu, tak. Powiedziałeś blackout, czyli pełne zaciemnienie, tak? Tak, to jest prawie 100%, ale no, prawie 100%, przepraszam. Będzie? Gdzieś tam delikatnie, tak. Pracujemy teraz nad nowym rozwiązaniem, które będziemy w najbliższym czasie robili. Chcemy zrobić taką żaluzję, która będzie typowym 100% blackoutem. No właśnie. To są takie no, plany, gdzieś tam rozmowy były w Izotrze, gdzie
ta żaluzja tak naprawdę nie będzie miała już jakby otworów. Jak nie wiem, jak kojarzysz, jak jest tekst banda, czyli tak przechodzą, są zawsze takie otworki. Mhm. I po bokach będzie zamaskowanie jakby tych prowadzeń, będzie taka nakładka, że będzie typowy blackout, że nie będzie w ogóle żadnego prześwitu, ale też będzie funkcja żaluzji. Planujemy nad tym. Jestem chętny to sprawdzić. Jest to jakiś tam plan i cel istotny, moim zdaniem, bo były rozmowy i z prezesem, no i tam z dyrektorem, też z zarządem, to jakby, że mają tą wizję, mają to na uwadze i planują nad tym, żeby wprowadzić taki typowy blackout. Czyli tak naprawdę nasza Z-ka, czy Z90, czy Z70, mamy też mniejszą tą lamelę. Tak, bardzo ładna. Tak, ona fajna, designerska jest. Tworzymy żaluzję, która będzie zaciemniała w 100%. Czekamy na to, bo coraz więcej klientów się o to pyta. Tak. Ale jeszcze wracając do tych ewentualnych minusów. Czyli mamy właśnie to, że faktycznie może troszeczkę stukać. Co jeżeli faktycznie przyjdzie duża wichura, czy tą żaluzję trzeba wyposażyć w czujnik wiatru, czy nie trzeba? Czy jeżeli na przykład będzie duża wichura, żaluzja będzie opuszczona, nie mamy czujnika wiatru i ją połamie, to nie będziemy mieli gwarancji na to, czy to się zdarza, czy się nie zdarza? Odpowiem Ci, Bartek, ze swojego doświadczenia ogólnie, bo żaluzję też mam od wielu lat, tylko że w poprzedniej firma gdzieś tam było w ofercie, nie sprzedawałem, teraz jakby się zajmuję tym bardziej jakby widocznie, tak? Nie spotkałem się nigdy, aby żaluzję kiedyś wyrwało na zewnątrz, tak? Nigdy się nie spotkałem. Mogę przydać przykład. W tym roku, w Augustowie przykładowo, byłem u klienta, była nawałnica, która przychodziła przez Polskę w wakacje. Tak? Przychodziła przez całą Warszawę tak samo i zrywała drzewa, wszystko po kolei, tak? Przewracało się. Jedynym plusem w hotelu, którym zrobili, te żaluzje nie były zamknięte, tylko były otwarte. O właśnie. I teraz tak, drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, gdy nawet ustawicie na wiatraku, to ja to mówię wiatrak bądź czy tam czujniku, że ta żaluzja będzie w tym momencie otwarta. I wyobraźcie sobie, mamy szybę. Jeżeli zamkniemy żaluzję i ona będzie podciągnięta do połowy i zamknięta, może powstać poduszka powietrzna, Bartek. I w tym momencie może powstać poduszka i wyrwać te żaluzje. Gdy mamy te żaluzje otwarte, to ten wiatr przechodzi między tymi żaluzjami, no tak. Tak? I tak naprawdę te drgania tymi żaluzjami są, ale po tej wichurze nigdzie te żaluzje nie były. Na zewnątrz drzewa były połamane, a żaluzje były całe, okay. Ale były otwarte. Okay. To jest bardzo ważne też, że one były otwarte, bo gdy będą zamknięte i nawet podniesione chociaż o połowę, to może powstać poduszka, a nawet jak będą zamknięte, to te drgania, tak, mogą tą żaluzję wyrwać. Bo tu mamy dużą przestrzeń, tak, lameli, a wyobraźmy sobie taką przestrzeń lameli, gdzie ta lamela jest cienka, tak? To powietrze cyrkuluje między lamelami, nie powstaje poduszka powietrzna. To jest zrozumiałe, także... Ale polecam, drodzy Państwo, przepraszam Cię, Bartek, wiatrak polecam ogólnie, tak, jeżeli ustawisz... Czyli czujnik wiatru polecam, no, to jest zawsze jakieś bezpieczeństwo, tak, że naprawdę, jeżeli przyjdzie nagła nawałnica, wiecie, że teraz ten klimat się zmienia, nie wiem, daj przykład, przyjdzie wichura do 160 km na godzinę, przykład może tylko przyjść. Daje, no to warto ten czujnik, żeby tą żaluzję podniósł całkowicie, lepiej do góry. Warto mieć czujnik, a jeżeli nie macie czujnika, to moi drodzy, jeżeli wiecie, że taka pogoda się zbliża, albo może się zbliżać w tym okresie właśnie letnim najbardziej, kiedy mamy burzę, czyli w lipcu, w sierpniu, no to ustawiajcie po prostu lamelę w pozycji otwartej, a nie zamkniętej, także to Wam na pewno pomoże. Jeżeli chodzi o termikę, to już nie będziemy o tym mówić, bo mówię, że jakieś badania są, także poczekamy na badania. No i jeżeli byśmy mieli mówić dalej, no to te plusy i minusy sobie na ten moment zostawimy. Mam takie jedno pytanie. Nie wiem, czy śmieszne, czy nie, ale muszę je zadać, bo zapisałem. Czy dzisiaj można... Czyli coś już planujesz? Nie, takie, wiesz co... Luźne. Dobra. Luźne, bardzo luźne. Czy dzisiaj można w ogóle kupić żaluzje fasadowe sterowane ręcznie? A jak tak, to czy to ktoś to w ogóle kupuje? Mamy to w ofercie oczywiście, na zasadzie korby, kardany. No właśnie, i teraz drugie pytanie właśnie, czy ktoś to w ogóle kupuje? Powiem Ci teraz tak, bo zdarzało się takie sytuacje, że miałem inwestycje na bloki, ale tylko w Niemczech. Gdzie gdzieś tam w Polsce zdarzyła się taka sytuacja, że jakiś inwestor kupił na blok, bo chciał, żeby to po prostu było otwierane w zasadzie korby, czyli w środku, w mieszkaniu, jak kojarzysz może stary system NHK do rolet zewnętrznych. Oczywiście. No to mamy przekładnię kardonową, mamy wyjście w środku, jakby w pomieszczeniu, mamy korbę, którą kręcimy, tak? Tak. No i mamy taką samą opcję, tylko tak naprawdę, Bartek, drodzy Państwo, między silnikiem a korbą nie ma różnicy prawie cenowej, no właśnie, moim zdaniem. Bo wiesz co, bo o to spytałem celowo, dlatego że mój były producent, od którego czasem jeszcze jakieś elementy dokupujemy, w ogóle nie ma w ofercie
sterowania ręcznego i dlatego o to spytałem, czy to jest w ogóle możliwe. Mamy. A jeżeli jest, to właśnie zastanawiam się, kto to kupuje. Ale chyba faktycznie masz rację, bo my, nie wiem, czy Sebastian pamiętasz, ale byliśmy w Szwajcarii i spaliśmy w takim, no, Airbnb, to był taki apartament i tam chyba były faktycznie żaluzje fasadowe sterowane ręcznie, ale widać było, że te żaluzje nie mają roku, tylko pewnie z 15 albo 20 tak, lat. Mogło być wtedy, więc mogło być tak. I wtedy pewnie to było tańsze, a dzisiaj już te silniki na tyle są tak, w dobrych pieniądzach, że no, chyba nie warto. Tu się z tym zgadzam, Bartek, wiesz o tym, tylko wiesz, mamy taką sytuację nieraz, jak dobrze wiecie, drodzy Państwo, że ten prąd u nas, tak, te spadki napięcia, no te wahania na różnych rozdzielniach są różne. Wiadomo, że jak mamy żaluzję gdzieś na balkon, chcemy wyjść, bądź mamy żaluzję przykładowo na, no nie wiem, może ktoś tak zrobi, że wyjście z domu jest żaluzja. Daję tylko przykład, no to w tym momencie ma problem, no bo jeżeli żaluzja będzie otwarta, będzie, tak, no to prądu nie będzie, nie mamy jak tego otworzyć, tak, no, jak chcemy wyjść z domu, no to jest problem, no to ktoś chce zrobić strzał w kolanę, to powiem brzydko. No to może Patryku, czas. Jest teraz taki napęd też, firma, którą promujemy ogólnie, tak, no, na rynku, bardzo znana też ogólnie, firma Elero, tak, znasz ją bardzo dobrze, tak, posiadają taki napęd NHK, tak samo. Jest on dostępny, czyli przewodowy NHK z awaryjnym otwieraniem. Jest ale troszeczkę droższy ogólnie, aha, ale jest dostępny. Chciałem podpytać o to, może czas pójść w kierunku napędów solarnych. Napędy solarne oczywiście mamy w swojej ofercie. Też, też tak? Są do żaluzji? Tak, oczywiście. Okej, okay, no to jest też ciekawostka. Tak. Ale jeszcze przypomniało mi się o jednej rzeczy, która też wyróżnia Izotrę, przynajmniej też według mnie, czyli antywołaniowe? Dobrze mówię? Czy mówimy o pewnej funkcji antywołaniowej? Pewnej funkcji, tak? To jest żaluzja, która się nazywa tytan. Okej. Okay. To jest jakby alternatywa dla roletu żaluzji. Okej, okay, ono posiada jakąś klasę? Tak, 6 klasę wiatrową mamy. Okej. Okay. Więc to jest jakby przeznaczenie typowo gdzieś tam nad morzem, w górach, w wieżowcu, tak? Mm-hmm. I to jest funkcja rolety i żaluzji. Ale czyli ona wygląda bardziej jak żaluzja. Tak, wygląda jak żaluzja, bo ona ma funkcję żaluzji, czyli możemy jakby regulować to światło, mm-hmm, ale przy zamknięciu tworzy się całkowicie roletą. Jest szczelna. Okay. Tak? I jest jakby na takiej zasadzie, jak kojarzysz może w roletach zewnętrznych, stosujemy często nieraz wieszaki, typu tak, octuplaye, tam wieszaki blokady, tak? No to ona ma taką funkcję, że też jakby ten dociska te lamele do dołu, tak? I mamy taką podporę, tak? Żeby ciężej to podnieść, tak? Znaczy to wiadomo, no, to jest żaluzja, tak? Roleto żaluzja, to nie jest roleta, to nie jest żaluzja antywomaniowa, o tak. Ona posiada pewne funkcje. Posiada pewne funkcje. No, dobrze o tym wiemy, że na rynku polskim cały czas roleta zewnętrzna kojarzy się z klientami jako roleta antywomaniowa. To nie jest. To jest mit tak, cały czas, który trzeba w końcu obalić. Tak, to prawda. Jest roleta zewnętrzna i jest roleta antywomaniowa. To są tak, dwie różne pojęcia. Naprawdę. To akurat znamy. Ale jeżeli chodzi o tego tytana jeszcze, to ten tytan jest na prowadzeniu łańcuchowym? Jest, tak, on ma w bokach prowadnicę i w środku jakby w prowadnicach jest łańcuch, taki łańcuch do roweru. Mhm. To się obraca, tak, podnosi całkowicie, chowa się tę skrzynkę. No fajne rozwiązanie. Powiem szczerze, drodzy Państwo, ja to rozwiązanie mi się bardzo podoba ogólnie, no bo ja na przykład mieszkam w bloku, tak, i teraz mam te rolety i jakbym założył żaluzję, to rozwiązanie bym miał te, które chcę, ale jeszcze mieszkam na parterze, tak? O, więc właśnie, wiesz jak to jest, też to bezpieczeństwo, ta świadomość, że ktoś może tą żaluzję fasetową podnieść, otworzyć, no tak, otworzyć jakby to okno, włamać się, cokolwiek, to żaluzja tyta ma swoją przewagę taką, że daje tą intymność też, czyli zamyka się jak roleta zewnętrzna, nic nie widać całkowicie, ale jakieś to bezpieczeństwo jest. Też psychiczne, ja to mówię, bezpieczeństwo, no tak, tak? Tak, najczęściej. No bo to tak naprawdę, żeby ten włamacz się włamał, no robi dużo hałasu, tak? I bądź jeżeli w blokach to sąsiedzi usłyszą, ktokolwiek może to usłyszeć, tak? Że jakieś próby są włamania, tak? Ale jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo nie dość, że mamy i roletę, i żaluzję w jednym. Tak? Do bloku, moim zdaniem, tytan ma naprawdę mocną przewagę i to będzie się fajnie promowało, uważam, na polskim rynku, jak i na zagranicznym. We Włoszech jest bardzo popularny ogólnie ten tytan. Tak? Tak, klienci we Włoszech na przykład no, przyzwyczaili się do tego systemu, też wiadomo, masz 6 klasę wiatrową. No właśnie. Ale to też jakby no, ta mentalność, że to jak w Polsce, sąsiad zobaczy, Bartek wie, że o to mi chodzi już chyba, tak, i Państwo wiecie, tak, kolejny sąsiad, no też bym taką może żaluzję chciał. No tak. I ta droga pantoflowa jest bardzo popularna. No tak, tak, tak. No to jest ciekawe. Jeszcze co, na koniec tutaj taka ciekawostka. Kiedyś klienci mnie spytali, czy są te sznurki zrobione?
Ja chyba wiem, z czego są zrobione, albo czego mają domieszkę. Sznurki? Do żaluzji. Mówisz tekst banda. Mhm. Tak naprawdę no nie chcę tego udzielać tej informacji, tak? Ja mogę ci powiedzieć, jaką miałam informację od waszej konkurencji, że są domieszki kewlaru. Czyli po prostu materiał, który się stosuje do kamizelek kuloodpornych. Jest też tam trochę tego, tak? Tak naprawdę, no ilość tego procentowo, to nie jestem w stanie tego określić. Mhm. To już technolog tak naprawdę nam powinien to dokładnie powiedzieć, ale no to są takie informacje, tak? Producentów. Każdy producent ma jakieś tam, coś tam udało się uzyskać dla was, żebyście wiedzieli, moi drodzy, bo zawsze chcę, żebyście mieli nowości. Jak montuje się takie żaluzje fasadowe? Czy to jest trudne, czy to jest łatwe, czy każdy może montować? Bo wiesz co, jak ja zaczynałem w tej branży i żaluzje się pojawiały, no to nie było takie proste, a już jak weszły te tak zwane sławne boksy kilka lat temu, no to pojawiło się naprawdę duże ułatwienie, a teraz chyba Izotra poszła jeszcze dalej i możesz powiedzieć. My wybrnęliśmy w ogóle o krok już jeszcze wyżej, tak naprawdę, jak każdy z branży naszej, tak, czyli koledzy z naszych, po fachu naszym, znają żaluzje nazywane fasadowe, czyli to były kiedyś żaluzje składające się z różnych elementów, tak? W częściach pierwszych. W częściach pierwszych, czyli prowadnica, skrzynka, pakiet, inne rzeczy, wszystkie te elementy. No i to składanie tej żaluzji było naprawdę skomplikowane i czasochłonne. Tak. Tak? Konkurencja gdzieś tam stworzyła inny system, nazwali to box, bardzo popularny, tak, my też mamy swój jakiś tam inny system. Ich czas montażu, no też mniej więcej, na jedną żaluzję to jest około 30-40 minut. Tak. Więc te żaluzje jakby trzeba też poskładać, tylko troszeczkę jest to prościej, czyli na przykład założyć najpierw prowadnicę, włożyć skrzynkę, przykręcić uchwyt, wsadzić pakiet tej żaluzji, wyregulować pakiet, zamknąć klapę rewizyjną, jeszcze zarobić kable, przewody, wszystko. Ten czas wydłuża się do około 35-40 minut na żaluzji. Nasz system nazywa się żaluzja samonośna, jest żaluzją gotową, drodzy Państwo. Tak, czyli ona jest jakby poskładana całkowicie w skrzynkę, czyli pakiet jest umieszczony w skrzynce i ten montaż tak naprawdę to jest do 18 minut mniej więcej czasowe, ponieważ my dajemy naszym dystrybutorom, naszym partnerom gotowe rozwiązanie, gdzie po prostu przykładają, jakby wprowadzają skrzynkę na prowadnicę, przykręcają do ramy okiennej, tak, gdzie już mają ten pakiet jakby w środku. Zasilanie, czyli mamy już ten kabel gotowy, który nie musimy zarabiać, podpinamy super pod zasilanie, tak. Sprawdzamy tylko żaluzję, czy jest dobrze wyregulowana przez nas, oczywiście na produkcji. Jest to gotowy produkt, oddajemy klientowi, tak, pilota, bądź przekazujemy do odbioru. I to trwa mniej więcej 18 minut, więc trzeba wziąć sobie pod uwagę to, dla Bartka jest to bardzo ważne i dla kolegów po jego fachu, to biznesowo ma możliwość zrobienia dwóch domków dziennie. Tak, zdecydowanie tak. Albo na pewno jednego większego, nie w dwa albo trzy dni, tylko w jeden dzień. Tak. No bo poprzednie żaluzje trzeba no, trochę czasu poświęcić na to, więc wyobraźmy sobie 25 żaluzji. No wiadomo, jeżeli mamy dwie ekipy, trzy, no to w stanie są zrobić. Mamy dwóch ludzi, którzy muszą zrobić cały domek i mają 20 tam żaluzji. Liczmy po 30 minut, a jeszcze przerwa na, powiem, kawę, papieroska w Polsce, jak to, którzy... Tak, ale jeszcze dodatkowo, może nieoczywistą rzeczą jest to, że dla logistyki dużo łatwiej jest mieć na przykład, nie wiem, 20 kartonów, a nie 40 albo 50. Tak, to też po drugie jeszcze, Bartek, to jest bardzo ważne, że wiemy o tym dobrze, że montażyści są montażystami, to są też ludzie. To są tylko ludzie, to są panowie, którzy muszą być nauczeni, wiedzą, co mają robić, zawsze, wiadomo, uważają ten produkt, starają się uważać, ale różnie może być. Tak. Wyciągając z kartonu mogą przerysować pakiet, bo są tylko ludźmi. Tak. To nie są maszyny. My też jesteśmy tylko ludźmi, nie maszynami. Może nam się to zdarzyć, że przerysujemy prowadnicę cokolwiek, tak? Tak. Więc w tym momencie no, mamy problem. A tu, jeżeli dostajemy gotową żaluzję, gdzie ten pakiet jest wsadzony do środka, sprawdzony przez nas, nieporysowany, gdzie my mamy też, robimy jakby zdjęcia na produkcji, tak? Mamy całą jakby taką technologię, sprawdzamy dokładną wysokość żaluzji, sprawdzamy, czy się dobrze zwijają, czy nie są porysowane, czy wszystko się zgadza, tak? Bo Isotra dba bardzo o jakość. My strasznie postawiliśmy na jakość, na tą weryfikację jakości, więc to jest jakby bardzo ważne dla montażysty, że on nie popełnił tego błędu przed wsadzeniem tego pakietu do skrzynki. Czyli nie, może mu się zdarzyć taka sytuacja, że nie porysuje tego pakietu, ale ma gotowy produkt już. Zdecydowanie. I tym miłym akcentem, czyli wprowadzeniem nowej jakości na rynek żaluzji fasadowych, będziemy
kończyć ten odcinek. Patryku, jeżeli widzowie będą mieli jakieś pytania, oczywiście w komentarzach mogą pisać, czy mogę zostawić twoje dane teleadresowe w opisie? Tak, oczywiście. Czyli będzie mail i numer telefonu do Patryka, jeżeli pytacie, jeżeli macie pytania odnośnie technicznych spraw, czy chcecie być Izotra partnerami, czy też dystrybutorami kolejnych partnerów, to piszcie śmiało lub dzwońcie do mnie lub do Patryka. Zapraszamy was do kontaktu i do oglądania następnych odcinków. Dziękujemy za dziś. Cześć. Trzymajcie się, hej. Cześć.